Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kotmin, a oto jest gra Don't Starve Together, czyli przygodowa gra akcji od studia Clay Entertainment, wydana w grze multiplayer. Jako gra w sobie multiplayer. Dobra, dzisiaj zagramy, może zacznijmy od tego, że... czemu tu jestem? Bo chcę coś nagrać, tak? I chcę, żeby to było coś fajnego. Tak, a z racji tego, że lubię bardzo modyfikacje, no i w sumie bezsensowne gry bez końca, to myślę, że warto by było przeżyć taką przygodę i tutaj. Dobrze, oczywiście, jak już powiedziałem, jest to gra multiplayer. Oczywiście do gry można dołączyć, można zagrać. Tak, wystarczy tylko trafić, kiedy będę akurat w tej grze. Dobrze, tworzę właśnie serwer. Planowałem go nazwać Helzion. Nie, Hellozion. Mamy tutaj tylko fans only. Czy chcemy zamknąć? Nie, nie chcę w sumie zamykać tego. Dobra, mniejsza o to. Ustawienia są standardowe. Co do modyfikacji, to oczywiście naszą główną postacią będzie, oczywiście lub nieoczywiście, będzie Masza. No, czyli wyjątkowa postać, jak nie patrzeć. Dlatego, że no jest na tę modyfikację ktoś się naprawdę napracował. Ten ktoś nazywa się Sunny Holy. Konkretnie. Pisane przez 2N i 4Y. Tak, w ogóle modyfikacja mi rozwaliła mózg. Piękna rzecz. Tyle kodu, tyle nie kodu. Wyjaśnię, o co chodzi z tym grze. Poza tym tak przewinę. Modyfikacje w sumie ułatwiają troszkę na grę, dlatego że no niestety jestem słabym graczem. Jeśli chodzi o dostać z porządkujące, mam przegrane, nie wiem, 50 goni, z czego 40 parę to będzie, może nie 40 parę, ponad 20 to jest tylko po prostu czyste ekspienie dla lutu. Tak, ustawiam sobie skaczyczne zabawę gigantu, dlatego że nie będziemy chodzić na rajdy, tylko będziemy tam pozwolić samodzielnie. Tutaj myślę, że w miarę oczywiste, tak, pokazywanie informacji. Farmy, dlatego że no, bardziej skupię się na czynniku ekonomicznym, tak, a walczyć będziemy tylko w sumie dla expa, dla przyjemności i no, w sumie jeśli będziemy czegoś potrzebowali tak bardzo. Myślę, czemu jest sprawdzany ten modyfikacja usuwająca wytrzymałość Thermasona? Dlatego, że jak dla mnie to było błędem, po prostu zniszczenie tego itemu przez Clay Entertainment. No i właśnie dlatego tak to tutaj wygląda. Pozostała liczba modów, tak. To już jedziemy w miarę do końca chyba. Czy będzie cokolwiek? Już nie. Czyli jeśli będzie chodziło o całe modyfikacje serwerowe, znaczy klienta, no to będziemy używali tylko tych, które pokazują nam więcej informacji. Dobra, więc stwórzmy serwer, żeby już nie przedłużać. Co mogę powiedzieć o tej grze? Przede wszystkim jest wciągająca. Chodzi o w niej, żeby przeżyć. Troszkę jak w Minecrafcie. Tylko, że tam zawsze możemy kliknąć respawn, tak? Jesteśmy na tym samym świecie, możemy się odrodzić i ogólnie jest fajnie. Tutaj niestety nie ma tak fajnie, nie ma tak dobrze. Dlatego, że gdy zginiemy, no to zmieniamy się w ducha. Jeśli nie odrodzimy się przez jeden ze sposobów, no to niestety mamy problem. No i świat się niszczy. No i aby podjąć próbę gry dalej, trzeba stworzyć kolejny świat, kolejnego save'a. Więc no, roleplay jest na naprawdę wysokim poziomie. No, próbuję stworzyć świat, się męczy niesamowicie, jak widzę. Może przez te 23 mody w sumie. Tak, to może być ewidentnie w sumie tym spowodowane. Ale no nie przejmujmy się. O, connecting, czyli już świat się zaczął stworzyć. Okej, okay, przechodzimy przez portal. Dobra, jak wspomniałem, bohaterką, którą będziemy grali, będzie Masza. Tak? Dlatego, że chcę w sumie zmienić to w takiego stricte RPGa. Znaczy stricte RPGa, przepraszam. Po prostu myślę, że bardzo satysfakcjonującą rzeczą będzie oglądanie, jak coś po prostu dąży do potęgi. Tak, jeśli oglądam jakiś anime albo serial, który najpierw bohater jest strasznie słaby. Tak, po prostu jest taką typową wajzą. Tak, ale on wzrasta, przybiera na sile. No i po prostu w pewnym odcinku staje się nie do pokonania. Dlatego taki tutaj. Chcę zdobywać itemy, chcę zdobywać expa i tym podobnie. Tak, co prawda mamy tutaj dwie nowe postacie. O, Maxwell w ogóle jest dodany. Nie wiedziałem o tym. Jaki on ma ten? Może zachować to spokoju. Dobra, zagramy Maszą, jak już wspomniałem. To jest Yamsi w ogóle, bardzo ciekawe. Stworzonko Fenix. Ogólnie ten mod dodaje cholernie dużo rzeczy, tak naprawdę. Random item, czy co się stało? Jak ja jeszcze grałem, to że jak powiem, nie miała takich...
frykasów, takie jak ta zbroja. No chyba weźmie sobie jednak ten płaszczyk, rękawiczki, bluzowe spodnie, jakieś zamki. Czy jeszcze? Okej, no to chyba możemy już podjąć, kliknąłem go. Okej, no już jesteśmy w grze. To jest alfa i omega, no nie chcę mi dalej czytać. Okej, mniejsze, większe. Dobra, pierwsze rzeczy, jakie szukamy, są kamienie. Tak, patyki i kamienie. Troszkę jak miecze i sandały. W ogóle modyfikacja dodaje mnóstwo kontaktu. Czyli nie jestem pewien, że to jest dodane przez modyfikację, czy przez grę, dlatego że to jest w sumie gameplay na ślepo. Tak, od zmian. W ogóle ostatni raz grałem w Monster of Together, kiedy było w Early Access. Czyli stosunkowo dawno, nie wiem, kiedy ona wyszła z 2 miesiące temu z tego, tak? Powiedzmy. Okej, mamy już na siekierkę. Co się stanie, jeśli zetniemy to drzewo? Chop. W ogóle fantastyczną rzeczą jest system levelowania tutaj. Czy dostaniemy coś ciekawego? Takiego ponadprzeciętnego? Nie. System levelowania wygląda tak, że tak samo jak my, jak i nasze specjalne itemy dodane przez tą modyfikację, możemy osiągnąć 80 poziom. 80 stwu. Zapatrzyłem się na nasz pasek zdrowia. 30 poziom, tak samo jak w League of Legends. Tylko, że tutaj, tutaj umiejętności odblokowują się nam troszkę na innych poziomach, tak, gdyż mamy umiejętności. Na trzecim poziomie blokuje nam się umiejętność coś ala specjalna, czyli Valkyria. Poza tym, no, jest wiele komp, wiele opcji. Tak samo jak, możecie się zdziwić, ale wygląd maszyny nie jest przypadkowy. Ona ma na 4 warianty, z czego jeden z nich, jego umiejętności tak naprawdę, odblokują się dopiero na poziomie 7. Podejdźmy tutaj. Patrzę, teraz pokażę wam mój sposób na króliki. Tylko, że mamy już na ognisko, wiecie czego? Mamy, na to najtańsze. Podchodzimy do dziada? Jeb! On już ma mniej HP, nieprawdaż? Ale okej, okay. Nie ma mniej HP. Nie ma mniej HP. Goń go. Ja go dogonia! No został już raz, dobra. Ej, w ogóle nie mam dźwięku, czy grze, halo. Sekunda, nie mam dźwięku. Okej, okay. Ja nie bo lepiej. No i mamy jeszcze króliczka. Zapaliśmy. Niestety to drzewo wygląda z wrogo, ale nie mamy wyjścia. Musimy je ściąć. Myślę, że coś około, powiedzmy, trzeciej nocy. Spróbujemy przyzwać naszego smoka, tak? Bo na chwilę mamy smoka, Feniksa, przepraszam. Dlatego na razie go mamy tylko w formie tego jajka. Podniesiemy sobie kwiatuszek? Czemuż nie? Aeropuchy. Tego biomu jakoś nie pamiętam. Ale zakładam, że tak już występował wcześniej. To jest zejście do jaskiń, tak? Ciekawe miejsce, ale na razie tam zdecydowanie nie pasujemy. Berry Bush. Bush. Jak najbardziej, troszkę biegudek, troszkę jedzonka, pozbierajmy na start. W ogóle fascynującą rzeczą tutaj jest gotowanie. Don't stop together. Każde jakby mięso lub warzywo, nie licząc, że jak powiem, sposobu craftingu w cookpocie, ma jeszcze przypisane liczby do siebie. Znaczy, w sumie jest to w skali od... Znaczy, jest to... Niektóre mięsa przyjmują wartość od 0,5 do 1,5, jeśli nie mylę, chyba nawet do 2 w skrajnych przypadkach. Tak, jeśli w odpowiedniej kombinacji ułożymy nawet te rzeczy, które nie są zapisane, tak powiedzmy, że oficjalnie, tak? To mimo tego bardzo fajnie. O, chyba się już osiedlimy. To mimo tego bardzo fajnie można, że jak powiem sobie, użyć zamienniku i ugotować tą samą potrawę z innych czynników. Z innych substratów. Tak, i to jest właśnie największa wada. Bagna. Tak. Fajnie, że się zgadałem, ale dalej nie powiedziałem, jakie mamy umiejętności grając maszą. A więc tak, mamy tarczę pochłaniające na początku chyba tylko 80 punktów zdrowia, ale mimo tego, z racji tego, że możemy wylewelować się na 30 poziomie, będziemy mieli 225 punktów maksymalnie. I jeśli się nie mylę, chyba 300 tarczy, więc no, jest to potężna liczba. Z tego co wiem, to jeszcze można jakoś tą tarczę ulepszać, jakoś czarować, ale no chyba będzie nam to dane poznać razem. Tak? No, szukamy jakiegoś fajnego miejsca. Tutaj, no, jesteśmy przy morzu. Niekoniecznie mi się to podoba.
Chciałem znaleźć akurat, nie wiem, biom, na którym, dajmy na to, byłoby złoto. Tak, żeby sobie swój Alchemy Engine. Mamy jeszcze w sumie prawie połowę tego, tej pory wieczorowej. Z głodem nie jest aż tak źle, tak? Visual Halt. Nie, okej, okay, Visual. Jak wiem, normal. Aha, czyli teraz już to zmieniło. Bo kiedyś, w sumie, może dalej tak mogę? Co idzie? Aha, oj, zjadłem, nie, shit. O, dobra. Tak, ale dobrze myślałem. Patrz, tutaj mamy cztery tryby, niestety one chyba jeszcze nie działają, nieprawdaż? Cztery tryby, coś dzieje. Dobra, auto. Dlatego, że tryby odpalają się w sumie wtedy, gdy nasza sytuacja im na to pozwoli. Między innymi ten tryb, który jesteśmy teraz, ten różowy tryb, czyli różowa włosa Masza, jest aktywny tylko dopóki nasz poziom głodu jest wyższy niż 160, czyli no maksymalnie 180, czyli te przez, nie, 200, czyli przez te 40 punkcików tylko. O, bawoły! No, mamy już ładne podejście. Aha, ja po prostu, ja nie zjadłem tego cukierka, po prostu wziąłem sobie jajko na głowę, coś z tym geniuszem. Świetnie. Dobra, czemu się dalej świecimy? Dobra, mniejsze, większe. Dobra, odbieramy troszkę słomy. Jeszcze mamy bawoły. Tu coś widzę już na minimapie. Co to jest? Nie wiem, czy chcę to podnosić w sumie. Kurde, to wydaje się na pewno na dobry lód. Konie Rafały! Będziemy mieli gilsy, jej. To już jest w sumie pozytywne dla nas. Tutaj bym zrobił sobie jakieś pseudo ognisko. Tylko że zjadłem sobie na razie to. Przepraszam. Przydałoby się nam w sumie. No już rozłożyć jakiś obóz. Obozowisko, tak? Może nie tak blisko. O, tutaj droga jest, to może nic nie przyjdzie, nic tam nie wpadnie zaatakować. No, mięso z królika. W sumie okej. W ogóle za zwierzęta właśnie na takich preriach mamy tylko chyba 15% na zdobycie experience'a. No właśnie, levele dostajemy za jedzenie wykwintnych dań, tak, bo jesteśmy księżniczką, powiedzmy. Oraz za walkę z różnymi postaciami. Między innymi na przykład podczas na walki z bossami lub w biomach takich, tych, które występują pająki, mamy 100% szansę na expa. Niestety na biomach typu właśnie preria lub takich, na którym wystąpiło, powiedzmy, mniej groźne stworzenia, no mamy zdecydowanie tą szansę mniejszą. Dobrze, już najedliśmy. Poczarujmy jeszcze sobie tutaj. Przeczarujmy, przesmażmy w sumie te jagódki. Czy chcesz wszystkie? Nie. Chcę w sumie zachować. Albo okej, wszystkie, bo zajmują nam tylko miejsce. Ekwipunku. Dobrze, w sumie, tak myślę, czy nie powinienem. Czy nie powinienem był tutaj już ustawić sobie tego jajka i spróbować wytworzyć. Jak to brzyczko w sumie brzmi. Wykluć naszego towarzysza. Towarzyszki w sumie chyba. Jemsi. Okej, nic nam nie jest potrzebne do niczego. Okej. Na chwilę obecną Little odłóżmy. Nawet czyli widzę, że się króliczek nie pojawił. Czyżby koń Rafał się atakował? Chciał zaatakować, tak? Czy nie? Nie, to pokojowo na razie. Przyjdę z mieczem, to będzie inaczej. Kurczę, co tak dużo tych szkieletów tutaj? Króliczki widzę. Kurczę, w sumie powiedziałbym, że to miejsce mi się podoba, gdyby nie jedna rzecz. Po pierwsze, mam daleko od tych jezior. Znaczy daleko. O, południe. Daleko. Mamy w sumie jedzonko, zaopatrzenie. Tylko niestety w okresie wiosny lub takim przedwiosennym, no bawoły zostaną pierdolce. Pszczoła, czyli gdzieś musi być ul. To też jest ważne. O, mamy takie rumowisko skalne. To mi się w sumie bardzo podoba, dlatego że może uzyskamy złoto. Wow, pieczone nasiona to są. Już myślałem, że to jest coś tam ważniejszego w miarę. Tak, nasiona się mogę rozpocząć urażone. Dobra, już wolę sobie te kruki czy tam wrony. Co to jest? Atak. Nie, to mi wiele nie wyjaśnia. Napis atak. Przecież co to jest? Może sroki takie bardziej? Nie wiem, mniejsze, większe. Dobra, pozbierajmy sobie troszkę tego. Troszkę surowców.
I tak, co planuję? Najpierw planuję znaleźć jakieś tutaj miejsce do przezimowania. Moim priorytetem w sumie jest wytworzenie takiej autonomii, możemy powiedzieć. Dlatego, że chcę po prostu się zamknąć w swoich trzech ścianach, siedzieć tam i po prostu wychodzić raz na jakiś czas. No i tylko no to niestety nie jest takie proste. Tak, co prawda możemy tworzyć swoich towarzyszy, tak, bo jeszcze nie wspomniałem, że Maszo ma jeszcze dwie statystyki tak naprawdę. Oprócz tych, które tutaj widzimy. Tak naprawdę ona ma jeszcze statystyki zwaną snem i wypoczynkiem i zmęczeniem. Każda nasza czynność, bieganie, atakowanie, wydobywanie surowców, generuje ładunki zmęczenia. I te ładunki zmęczenia możemy niestety zniwelować tylko przez jeden sposób. Przez tak zwany współczynnik dobrego snu. Otóż teraz, czym jest dobry sen, zapytacie, nie? Bo to w sumie nigdzie nie jest napisane. Ani w opisie moda, ani nic. Modyfikacji. To trzeba naprawdę troszkę się naszukać. Trzeba wchodzić w linki, przejść do artykułów i tym podobnych. Dobry sen, otóż, to jest przysięcie naszej umiejętności takiego położenia się na ziemi, ale tylko i wyłącznie w nocy, przy ognisku, tak? Muszą być te dwa czynniki spełnione. Bądź jeszcze w specjalnym itemie, tak zwanym namiocie maszy. Jest to w sumie dla mnie dziwne troszkę, ale okej. Okay. Czy potrzebujemy więcej złota na chwilę snu? Nie. A marnujemy tylko czas. Przydałby nam się jedzonko. Może inaczej, zacznijmy od tego. Jedzonko! Okej, tutaj już mamy, ale duża farma. Nie mamy silków i mieć nie będziemy na chwilę snu, nieprawdaż? Dwie rybki, no silki są potrzebne. Crockpot. Okej, to możemy sobie stworzyć. Powinniśmy nawet, a nie możemy. Nie mamy patyczków. Tak, nie mamy patyczków, jest to w sumie duży problem. Dlatego bez patyczków nie będzie dobrze. Okej, mamy kamyczki, ale nie patyczki. Dobra, aby zrobić sobie crockpota, czyli tak zwaną kuchenkę. Tutaj. No to musimy, jak powiem, troszkę podpalić las, powiedzmy. Tak. Podpalić las i zdobyć kilka tych patyczków. Co my tu atakuje jeszcze? Drona jedna. Okej, tutaj w ogóle mam specjalną zakładkę, tak? Zepsuty miecz. Kurczę, chyba nie wygrałem jednej modyfikacji, tak aby była minimalna szansa, żeby poleciały dżemy. Tak, bo mówiłem, ja chciałbym... Co tak dużo złota na tej mapie w ogóle? Jakaś taka urodzajna, nie? Tam żaby, tutaj złoto. Tylko silka, jak na ten, na nieszczęście nie ma. A mniejsze, większe. Ale no. Mapa urodzajna, seryjnie. Mamy już w sumie zasoby na lodówkę. Tak, chyba mamy teraz mniej więcej 15 minut nagrania. Dobra, jak będzie noc, to się zastanowimy, co począć dalej. Tak, no i sobie biegamy po obszarze pustynnym. To już wiadomo, że nic więcej nie będzie takiego. Znaczy inaczej, pustynnym, no. Po rumowisku skalnym. I też możemy, chyba się udamy tutaj, w tą stronę. Czyli no, w kierunku wschodu. O, tu jest dróżka, może dokąd doprowadzi. Tak, w ogóle biegniemy szybciej, delikatnie na niej. Już niedługo musimy mieli stak kamieni, więc aha, okej, okay, no to dróżkę już odstawiamy. Tak, chyba musimy iść takie bardziej zielone tereny tutaj w ogóle. Jeszcze jest predia z powrotem. Nie, ale wolę iść po prostu przez tereny zielone. W sumie fajną opcją byłoby chyba zamieszkanie razem z kochanymi świniaczkami. Tak, no bo to jednak jest ta protekcja. Jest sobie fajnie, miło. Tutaj jakieś dziury widzę. Chyba to droga prowadzi w drugą stronę, ale okej, okay, zobaczymy. To są też bawoły. Tak myślałem, że droga prowadzi w drugą stronę. Okej, okay, jeśli bawoły, to tyle by było. To by było na tyle. Okej, okay, przebiegamy tu się jeszcze raz, bo aż tak tego shitu nie potrzebujemy. Nie mamy nasion nawet. Tak, no bo jednak, że powiem, gospodatka taka własna jest naprawdę tutaj chyba. O, jakiś rozwidlenie czok. Dobra, tu już byliśmy. No tutaj też. Gdzie nas nie było? Tutaj już wiemy, że jest morze. Tutaj pewnie też idzie się to zakręca. Dobra, tutaj będzie coś taki element mapy. Najbardziej opcja, chyba optymalną rzeczą jest odnalezienie jakiejś ilości jedzenia. Tak, i w sumie fajnie było, gdybyśmy mieli patyk jakiś. Podjedzmy sobie. Nie wiem, jakiś patyk, jakiś coś by się przydało. Tak, kwiatuszek to możemy zjeść. O, patyczki. Duża ilość patyczków, podoba mi się to. Powiedzmy sobie kwiatka w ogóle. Zjedzmy sobie tego kwiatka nawet. No wiem, że więcej nie uniesiemy. Tak, ale potrzebujemy sobie tych patyczków dosyć bardzo.
Jagódki. Zjedzmy sobie jeszcze jedno. Wiem, że to nie było łatwe, dlatego straciłem tam chyba 6 punktów, nie? No ale... To już tam nie było monotonno. To by nie było monotonno. Monotonno. Monotonnie. Nie. Nasionka muszą być. O, marble. Kilof. Może się nie spalimy. Znaczy nie spalimy, może nas demony nie dopadną w pociemku. Byłoby w sumie miło. No weźmy tak delikatnie tutaj powiedzmy. Przebudujmy środowisko, tak? Na prerii. Niech wyrosną te drzewa iglaste. Nie wiem, że to są choinki, świetki. Na choinkę to niepodobne. Takie świetki bardziej chyba, nie? A mniejsza, większe. No, skoro nie mamy co robić, to sobie pod tej postaćmy to. Tutaj w ogóle drugi cel. Nie wiem, co to w ogóle, co z tym chodzi. Czy to jest jakoś. Jakaś edycja, powiedzmy, z tego mod. Co? Nie! I straciliśmy to. Jednego loki, spoko. W sumie połóżmy to jajko. Tak tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak ci jest zimno? Czy ja dobrze rozumiem, że to jajko jest zimno? Bo jak się już przypatruję teraz. Nie, jest za gorąco mu, ewidentnie. Tak, ale już widać, nie? Tu jest dalej jemu za gorąco. Dalej ci jest za gorąco, ziutek. Tu jest spoko. Okej, niech sobie tu przeleży. Powiedzmy, że tutaj będzie nasza taka... Może nie baza, tak? Bo to jest w sumie tak troszkę wybraliśmy najgorzej, tak? Daleko od jedzenia, daleko od wszystkiego. Znaczy, czy daleko, no. Nie jesteśmy w optymalnym miejscu, bym powiedział. Ale ja bym chciał mieć sobie blisko... Czy mamy zaznaczone ule? Na tym? Mamy. W sumie się musiał siedzieć tutaj. Tak, więcej żab, więcej. Ale to miejsce wydaje się chyba spoko. Zobaczcie, tu jest jakaś świnka, jakieś te. Tak, myślę, że tam się osiedlimy. Kurczę, po jedzenie będzie daleko chodzić. Trzeba. Tak, bo tutaj są te noże królików. Może by się siedzieć tutaj po prostu. Patrzcie. Jest niby... Tak, no myślę, że to będzie najbardziej chyba optymalna opcja. Mało chodzenia. Fajna miejscówka. Zawsze tak jakbyś tam, powiedzmy, bajorko. Zrobię się tam nogi. Się popluskać, żeby było fajnie. Okej, okay, wybudujmy coś na dobry początek. Science Machine. Czekajcie, tutaj, tak, tutaj, bo to już nie ma co czekać chyba, moi drodzy. Fakt faktem, jako masza, mam tam kilka rzeczy już. Mam, tak za... Jeszcze za alfę. Znaczy za beta, tak? Nie, jak się zwało? Za early access właśnie. Za early access. Jakie sobie my z drewnem? 12, to w sumie mało. Nie podoba mi się to. Okej, czy potrzebujemy żabek? Znaczy żabek oczywiście nie potrzebujemy. Znaczy chodzi mi o żabiutka. No i niestety, pytanie, co zrobimy? Tak, bo już to w tej nocki przydało się przespać przy ognisku. Tak, bo już założę się, że ten... Że te procesy będą słabe. Znaczy mamy 0 na 5 expa. To nie jest dobrze. No, dojdźmy tutaj, wykażmy troszkę tego lasu. Tak, bo ja tu panuję w ogóle zrobić. Tak, i to jest dylemat, bo przydałoby się zrobić tego crackpota. Ale okej, nie. Zatrzymajmy się. Ta nocka niech jeszcze będzie na spokojnie, tak? Niechaj będzie spokojna. Dla lasu. A tak powiem, plugawieniem, plądzowaniem zajmiemy się następnego dnia. Następnej nocy w sumie, tak? Bo to musi być zbędne pod osłoną nocy. powiem tak, to miejscówka mi się podoba. Jak ma odcinek pilotowy, to jest chyba całkiem przyjemnie, jak nie patrzeć. Tak, no bo mówiłem większe rzeczy. Tak naprawdę to ten czynnik laka włożyłem tutaj tylko z jednego powodu. Dlatego, żeby po prostu mieć ochronę przed meteorytami, taką specyficzną. Dobra. Patrzę, czy jeszcze zrobię sobie polowanie na królika. A teraz możecie się zapytać. O co ci chodzi? Czemu ten dzień jest taki długi? Otóż zaraz wam odpowiem. Chcę, żeby jeszcze moja jamsi się wykluła. Dobra, straciliśmy już w sumie. Kurczę, teraz mamy delikatny problem. Chociaż nie, dobra, nie ma żadnego problemu. Nie, wezmę to, że je splantuję. Może to mi krzywdy nie zrobi. Zobaczymy. I przejdę się do bawołów. Tak? Bo skoro mamy już jedno nasionko, to czemu by tego nie wykorzystać? Tutaj mamy Crazy Froga, mam nadzieję, że tam tego jajka nikt nie ukradnie. Nawet jeśli to chyba jakoś je odzyskamy, nieprawdaż? No, bawoły, jeśli nie mylę, są gdzieś tutaj. Oj tak,
Oj tak, są. To widzę, słychać i czuć. Dobra, Jopata. Jopata, dobra rzecz, Jopata. W sumie właśnie, a propos Jopaty. Skąd już jesteśmy, to weźmy, wytnijmy to drzewo, tak? Bo to nie powiem, że ładnie czy brzydko to wygląda. Nie, bo chodzi o to, że to jest niepraktyczne dla nas. Weźmy to, wykopmy. Jop. Dobra, mamy. Ale zrobił się wieczór. Podajmy do science machine. Potrzebujemy desek, aby zrobić skrzyneczkę. Jedna deska, druga deska, trzecia deska. Ok, mamy już trzy deseczki. Czyli możemy stworzyć skrzynkę. Zastanawiam się, czy tak sobie nie odpalić od razu, tak przypadkiem. Powiedzmy tego murku, ale nie, mamy zdecydowanie za mało niestety rzeczy. Rzeczy. Mamy za mało surowców po prostu. Tak, tego drewna. Okej, to jeszcze ta może ma dłużej chyba. A spokojnie, tak, tak samo jak to. Ale dobrze, do nocy muszę zdążyć to zbierać. Ile shitów? Pokażcie mi. Okej, tu też widziałem, że jest sobie spoko tego. Ale chyba... Okej, 6 shitów, nie? No to szukamy. Shit happens, but where can I take find it? Tak, to zawahanie jeszcze na końcu. No i to było żałosne. English, tak właśnie. English. O, sicy! Sicy! Dobra. Mniejsze, większe. Dobra, powiem tak. No tutaj ja wierzę, że bawoły tutaj załatwią nam zasoby następnego dnia. Tak, bo farma nie jest tym, co jest dla mnie najważniejsze. Może tutaj coś będzie jeszcze. O tak. Jeszcze tutaj. Tak już, skoro już dają, to bierz. Co by nie dawali. No chyba, że biją, no to to inna rozmowa. Dobra, jam się stawiliśmy, jeśli się nie mylę, gdzieś tutaj. Tak, mamy już go. Yo, go. Feniks, to jest ona czy on? Mamy ich na mapie, na minimapie. Tut, o! Jamsi. Aha, faktycznie nie mam lewalerza, to myślałem, że uda mi się odpalić coś innego. Dobra. Mamy jeszcze naszą słodką jamsi. Zanieśmy ją do domku naszego tego pierwszego. To by się przydało ogrodzić. Tak swoją drogą jakoś tak delikatnie ten stawik. Wonder Quip. Jeśli ona będzie spała, mogę jakoś się przybliżyć? Mogę. Patrz, jakie słodziutkie. Tu on. Włącz. I wyłącz. Tak, na razie będzie nam służyła tylko jako chyba lampka nocna. Ale no dobra. Tutaj nie patrzcie. Ona już jest stresowana. Idzie za nami. I idź za nami. I schowaj się. Podczas tego, kiedy prosimy ją, żeby się schowała, dostaje 95 obrażeń, procent obrażeń mniej. Więc to jest świetnie, jak nie patrzeć. Możemy prosić ją, żeby nam zbierała rzeczy. Aby na przykład, nie wiem. Musimy ją w ogóle przesunąć, bo niestety. Aby nam zbierała różne rzeczy. Aby po prostu walczyła z nami. Ramię w ramię. Dobra, a teraz historyczny moment, czyli coś, co jest najważniejsze w każdej serii. Czekajcie, nie to. Nie Classic Bonfire. Bottomless Fire Pit. I robimy. Dawaj. Chodź, ja mam się tutaj bliżej, tak? Na sam koniec pierwszego odcinka. Dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. I do zobaczenia kiedy indziej. Na razie.